Kwiatkowski, mam 44 lata, mieszkam w Morzewcu w gminie Koronowo, wcześniej mieszkałem w Bydgoszczy, kończyłem Bydgoską jedynkę i później prawo na Uniwersytecie Gdańskim. Jestem prawnikiem, prowadzę firmę, kancelarię od kilkunastu lat, która zajmuje się odszkodowaniami. Pomogłem już kilku tysiącom Polaków uzyskać wyższe odszkodowanie. Jestem żonaty, mam swoje dzieci, interesuję się historią, dobrym filmem, fantastyką, piłką nożną. Teraz może o kandydowaniu do Sejmu 2023. Otwieram listę Konfederacji, chcę zostać posłem. Uważam, że jestem w odpowiednim wieku, mam już doświadczenie, mam rodzinę, wiem jak prowadzi się firmy w Polsce, które przepisy przeszkadzają w tym codziennym życiu i chciałbym, żeby życie było trochę łatwiejsze dla nas wszystkich, a także dla moich dzieci w przyszłości, bo Polska ma wiele dużych problemów do rozwiązania, o których się na co dzień nie mówi, a w trakcie kampanii w ogóle i chcę się tym zająć. Zapytam, o czym się nie mówi, a powinno się mówić? Mamy gigantyczne zadłużenie. Każde dziecko praktycznie w Polsce rodzi się. Gdyby dzielić ten dług na poszczególne osoby, to z długiem kilkadziesiąt tysięcy. Kiedyś ktoś to będzie musiał spłacić. Mamy totalną sytuację demograficzną, dlatego że w Polsce rodzi się mniej dzieci niż ludzi umiera, czyli mamy ten przyrost naturalny bardzo niski, a to rodzi kolejne zagrożenie, mianowicie system emerytalny już ledwo zipie tak naprawdę i jesteśmy w przededniu takiej sytuacji, kiedy więcej osób będzie pobierać świadczenia z ZUS-u i z budżetu, niż będzie tych osób, które na te pozostałe osoby pracują, czyli mniej ludzi będzie pracować, więcej będzie pobierać świadczenia. Mamy poza tym strasznie skomplikowany system prawny i podatkowy, mamy przepisy strasznie zagmatwane i skomplikowane, nawet prawnicy nie mogą się w tym połapać. No i do tego mamy niewydolne systemy publiczne, czyli system edukacji, służby zdrowia, sądownictwo, to wszystko tak naprawdę nie działa tak, jak należy. Z tego, co czytam gdzieś z informacji medialnych, to Stany Zjednoczone, Japonia mają bardzo wysoki poziom zadłużenia i funkcjonują. To jest złe w takim razie, skoro gospodarki rozwinięte korzystają z tego typu... Samo zadłużenie nigdy nie jest czymś dobrym. Jeżeli ktoś prowadzi budżet domowy albo swój własny budżet indywidualny, no to jeżeli byłby w takiej sytuacji, że co miesiąc wydaje więcej niż zarabia, no to nigdy nie stanie na nogi, bo cały czas będzie musiał zwracać więcej i później rodzą się, później są takie osoby, które tkwią w takiej spirali zadłużenia i nowymi długami spłacają stare. Jeżeli chodzi o Polskę, to niestety ten dług cały czas się zwiększa i w przyszłości będziemy musieli go niestety spłacać. Problem jest taki, że w ostatnich latach coraz trudniej jest nawet znaleźć nabywców na te polskie papiery dłużne i są one sprzedawane na coraz to gorszych warunkach. Po prostu będziemy musieli coraz więcej za to płacić. Już dzisiaj obsługa długu publicznego kosztuje nas bardzo dużo, a w przyszłości będzie jeszcze gorzej. I tak naprawdę za kilkanaście lat nasze dzieci będą coraz większą liczbę swoich zarobków tak naprawdę oddawać w podatkach na to, żeby państwo spłaciło swoje długi. Tutaj mnie interesuje, czemu zamożne państwa korzystają z tego rodzaju środków. Oczywiście czasami warto, no to każdy, kto kupował dom, to czasami go kupował na kredyt hipoteczny, czy najczęściej tak naprawdę i czasami nie da się inaczej w jakichś sytuacjach nadzwyczajnych, ale przecież my nie wydawaliśmy na nic nadzwyczajnego, my wydawaliśmy na socjal i na utrzymywanie aparatu państwowego żadnej wielkiej inwestycji. Nie przeprowadziliśmy, nie zmodernizowaliśmy armii w takim stopniu, żebyśmy dzisiaj byli spokojni. Nie zbudowaliśmy porządnych dróg w całej Polsce. Nie naprawiliśmy systemu sprawiedliwości, systemu ochrony zdrowia. Te pieniądze po prostu przejęliśmy, dlatego że politycy przy każdych wyborach opisywali złote góry i musieli skądś wziąć na to pieniądze. I zamiast postępować odpowiedzialnie i ciąć wydatki, to zwiększali zadłużenie. I ta sytuacja nie wyciągnie się od kilkudziesięciu lat. Nie jest to dobry dług, bo on nie poszedł na nic konkretnego. No, ale to nie jest tak, że właśnie część tego zadłużenia to wybudowane drogi ekspresowe, autostrady? Część zadłużenia, biorąc pod uwagę całość wydatków państwa, to można było te drogi i autostrady zbudować bez zadłużenia, zwłaszcza, że tam był udział jeszcze środków zewnętrznych.
Natomiast duża część tego jest po prostu bez sensu wydawana. Utrzymujemy mnóstwo instytucji, które są kompletnie niepotrzebne. Utrzymujemy urzędy pracy, które kosztują nas około 4 miliardów. Fundujemy socjal dla cudzoziemców, co kosztuje nas około 2 miliardów złotych. Dajemy dotacje dla TVP, która też nas mniej więcej tyle wynosi rocznie. To są pieniądze, których nie musimy wydawać. Tutaj nie oczekuję od Pana odpowiedzi i wiedzy na ten temat, bo zajmuje się Pan Polską, a nie Japonią czy Stanami Zjednoczonymi, ale mnie ciekawi jako, no, powiedzmy, słuchacza, ciekawiłoby, na co te środki wydają takie kraje jak Japonia, Stany Zjednoczone, czy wydają je na innowacje, w sensie te pożyczki, raczej mają rozbudowaną infrastrukturę. Mnie to nurtuje, czemu zamożne kraje, no jeżeli ktoś jest zamożny, to wydaje mi się, że nie musi pożyczać. Wręcz przeciwnie, jeżeli to jest pożyczka na dobrych warunkach, to czasami warto. Nie wiem, nie znam się na tym, nie śledziłem, dlaczego Japonia się zadłuża i Stany Zjednoczone. Kiedyś Stany się nie zadłużały, a w tej chwili ta polityka finansowa Stanów też zupełnie inaczej wygląda. Czyli rozumiem, że według Pana, bo nie będę pytał o ugrupowanie, bo ja rozmawiam z człowiekiem, a nie z ugrupowaniem, należałoby wstrzymać dalsze pożyczki. Tak, oczywiście, powinniśmy bilansować budżet i wychodzić na zero, nie powinniśmy już więcej pożyczyć. Dobrze, to przejdę do drugiej kwestii, którą Pan poruszył. Chodzi o demografię. Czytam, jak myślę każdy, to, co się dzieje na świecie, jaki jest wzrost liczby ludności, kobiet w wieku rozrodczym i tak dalej, i tak dalej. I no, wydaje mi się, że to, że rodzi się mniej ludzi, no może wynikać z wielu czynników, z tego, że część osób wyjechała za granicę, część młodych osób pracować za granicą przyjmują taki, a nie inny styl życia. No, są różne hipotezy, nie wiem, czy można nazwać to teoriami, że skutek nadmiaru liczby osób, bo to są takie doświadczenia gdzieś tam na myszach, że jakby powoduje to podświadomy lęk przed zbytnim nagromadzeniem się osobników danej populacji, bo może to przyczynić się do na przykład niedożywienia i tak dalej. No więc pytanie moje, ja tutaj oczywiście nie oczekuję odpowiedzi, no, nie będziemy roztrząsać takich hipotez czy teorii, ale co można ewentualnie zmienić, no jak nakłonić kogoś, kto nie bardzo chce mieć dzieci albo ma jedno dziecko. Pierwszy jest taki, że rzeczywiście problemem jest to, że sporo osób wyjechało z Polski, natomiast to nie jest tak, że ludzie wyjeżdżają do pracy za granicę, bo chcą koniecznie pracować za granicą. Nie, ludzie nie chcą pracować za granicą, nie mają tego w naturze. Bardzo mało jest ludzi, którzy koniecznie chcą zmienić swój kraj zamieszkania i pojechać do pracy za granicę. Młodzi Polacy wyjeżdżali i wyjeżdżają do pracy za granicą, dlatego że praca w Polsce się nie opłaca. Dlatego, że za granicą można zarobić więcej, więcej za to kupić, zaoszczędzić i później wracając nawet do Polski, zainwestować te zarobione za granicą pieniądze. Powinniśmy zmienić warunki tak, żeby w Polsce praca się opłacała, bo jeżeli w Polsce praca się będzie opłacać, to młodzi ludzie nie będą tu stąd wyjeżdżać. Natomiast druga rzecz jest taka, że w tej walce o polepszenie demografii, my mieliśmy najgorszy środek z możliwych, dlatego że program 500+ na początku był programem demograficznym. Dzisiaj nikt już o tym nie mówi, bo ten program poniósł spektakularną klęskę. Nie spowodował wzrostu liczby urodzeń, bo nigdzie na świecie takie programy socjalne nie powodują wzrostu liczby urodzeń. Kobiety nie urodzą dzieci dlatego, że dostaną 500 zł na miesiąc albo 800 zł na miesiąc. Po prostu musi się zmienić sytuacja gospodarcza w Polsce. Ludzie muszą się poczuć pewnie, że będą mieli za co kupić mieszkanie, dom, że będą mieli za co utrzymać rodzinę. W Polsce takich warunków nie ma i dlatego nie rodzi się więcej dzieci. Dlatego samym łataniem i programami socjalnymi tego problemu nie rozwiążemy. Wrócę do tego wątku, że no ja akurat wyjeżdżałem za granicę z dwóch powodów. Dlatego, że faktycznie moja płaca wówczas, kiedy wyjeżdżałem, wynosiła 700 zł netto, ale to wynikało nie tylko z rozwiązań systemowych, ja mówię na podstawie swojego doświadczenia, tylko dlatego, że bezrobocie było wysokie i pracodawca był majętnym człowiekiem, mógł zapłacić więcej, ale nie chciał. Wprost mówił, że tu jest Polska B, mowa o Lublinie, i tu się więcej nie płaci. On wiedział, że nie musi zapłacić, ponieważ no, tylu było chętnych do pracy. Więc czy to zawsze jest wina systemu, a nie ludzi czy przedsiębiorców? Jak nakłonić przedsiębiorcę, aby jednak chciał zapłacić więcej?
Ale nie ma żadnego innego sposobu na nakłonienie przedsiębiorcy, żeby chciał zapłacić więcej niż rynek. To rynek decyduje o tym, ile zarabia pracownik czy pracodawca i nic innego. Jeżeli jest bardzo dużo rąk do pracy, to ludzie będą zarabiać mało. Jeżeli jest bardzo mało rąk do pracy, to ludzie będą zarabiać więcej. Problemem jest to, że państwo się to wtrąca. I na przykład to podwyższanie płacy minimalnej spowoduje, że niedługo wszyscy będą zarabiać tyle samo, obojętnie czy pracują lepiej czy gorzej. Żaden przedsiębiorca, jeżeli jest normalny, nie ma w głowie takiego systemu, że chce koniecznie wszystkim ludziom płacić mniej. Wręcz przeciwnie, jeżeli ma dobre, przeszkolone osoby, które się sprawdzają świetnie na stanowiskach, które wymagają jakiejś wiedzy i umiejętności, to będzie chciał je za wszelką cenę zatrzymać w firmie, bo koszt szkolenia i znalezienia nowego pracownika jest bardzo duży. I dlatego, jeżeli ktoś ma trochę oleju w głowie, no to będzie właśnie w ten sposób postępował. No to na stanowiskach prostych jest zupełnie co innego. Tam rzeczywiście odbywa się jakieś cięcie kosztów, natomiast dzisiaj tak naprawdę ciężar utrzymania tych pracowników na prostych stanowiskach robi się już podobny do utrzymywania wysoko wykwalifikowanych specjalistów. Jest to bardzo duży problem dla Polski. Dla wszystkich firm, bo niestety staje się powoli tak, że ludzie, którzy wykonują prace proste, zaczynają kosztować tyle, co robią prace skomplikowane. Będę tutaj polemizował, nie opierając się na jakichkolwiek statystykach, będę się opierał wyłącznie na swoim doświadczeniu. Ja wykonywałem prace nie tylko proste, jako osoba z wyższym wykształceniem i nie zgodzę się tutaj z twierdzeniem, że każdy przedsiębiorca chce zapłacić odpowiednio pracownikowi. Zgodzę się natomiast z dalszym zdaniem, że jeżeli ktoś ma trochę oleju w głowie, więc... No tak, drodze... oczywiście, są źli i dobrzy przedsiębiorcy, dlatego najlepsza sytuacja jest taka, w której zarówno pracodawcy mogą wybierać pośród kandydatów do pracy, jak i pracownicy mogą sobie łatwo zmienić pracę. I tak jak my przed chwilą mówiliśmy o Stanach, to w Stanach jest to jednak dużo bardziej elastyczne niż w Polsce. I jeżeli ktoś dobrze pracuje, to mógłby znaleźć wówczas innego pracodawcy, który ma więcej oleju w głowie. A po prostu ta firma, która nie płaciła pracownikom odpowiednio, bo upadała. I tak działa rynek. Natomiast w Polsce niestety rynek nie może funkcjonować sam, dlatego że państwo interweniuje sobie na każdym szczeblu. Z jednej strony przez regulacje dotyczące samej umowy o pracę, a z drugiej strony przez to, że mnóstwo firm jest jakoś uzależnionych od zleceń rządowych czy samorządowych i wówczas nie musi funkcjonować dobrze, bo i tak dostaje pieniądze. Ale z płacą minimalną też sobie na to nie może pozwolić, bo płaca minimalna w Polsce jest jednak niska. No nie idzie wyżyć za płacę minimalną. Tak, żeby jeszcze sobie przy okazji zbudować dom, utrzymać rodzinę i rozwijać dzieci. To jest po prostu niemożliwe. Natomiast w momencie, kiedy występowało wysokie bezrobocie, to też stosowaliśmy złe instrumenty, dlatego że z jednej strony uruchomiliśmy szereg programów socjalnych, które zawsze źle działają, bo z jednej strony zniechęcają do pracy, a z drugiej są strasznie kosztowne, a z drugiej strony obciążaliśmy przedsiębiorców. Dzisiaj, żeby zatrudnić pracownika na pensji minimalnej, czyli żeby on dostał na rękę tam te 3000 zł niespełna, to trzeba tak naprawdę wydać na niego gdzieś prawie 5000. Tyle kosztuje jedno stanowisko pracy przedsiębiorca. Czyli on tak naprawdę płaci za pracownika gdzieś 1,5 razy więcej. To jest gigantyczny problem, że praca w Polsce jest bardzo mocno opodatkowana, a jeżeli ten pracownik będzie zarabiał więcej, to on jeszcze więcej płaci tych wszystkich podatków i składek i kosztuje jeszcze więcej. Z tym trzeba coś zrobić, bo dzisiaj praca w Polsce się nie opłaca. Im kto lepiej i ciężej pracuje, im kto więcej zarabia, tym więcej pieniędzy musi oddawać do państwa. Ale wydaje mi się, z tego co czytam, że milionerów w Polsce przybywa.
Czyli mimo, że zatrudniają ludzi i mimo, że to obciążenie pracy wzrasta, są coraz bogatszymi ludźmi, mogą inwestować, kupować więcej nieruchomości, więc to chyba nie do końca tak. Zazwyczaj takie systemy sprzyjają tym, którzy zarabiają bardzo dużo. Systemy skomplikowanego i wysokiego opodatkowania. W takim systemie jak w Polsce, gdzie podatki są wysokie i skomplikowane, najlepiej żyje się osobom, które zarabiają bardzo dużo, bo one z łatwością znajdą luki w tym systemie i zapłacą mniej podatków, wówczas poruszają się w tym najlepiej. Nie jestem tutaj historykiem od podatków, ale z racji tego, że przebywałem kilka lat w Wielkiej Brytanii, trochę się oczywiście interesowałem i tam podatki do pewnego momentu, zdaje się, że Margaret Thatcher obniżyła, ale tam podatki były bardzo wysokie. No zresztą jeden z Beatlesów, George Harrison, napisał piosenkę Taxman, bo zdaje się, że wówczas nawet była stawka sięgająca 75%. Mimo wszystko milionerów przebywało, ludzie się bogacili, a państwo miało pieniądze na, nie wiem, budowanie właśnie dróg czy jakichś mieszkań komunalnych, więc może to nie do końca jest zły system, wysokie opodatkowanie, skoro Wielka Brytania jakby nie zapadła się z tego powodu. No, ale to tak jak mówiłem, jeżeli są jakieś wysokie podatki, to jeżeli ktoś bardzo dużo zarabia, to nie jest dla niego problemem skorzystanie z najlepszej kancelarii podatkowej i znalezienie luk w tym systemie, żeby płacić jednak mniej. A z drugiej strony najlepszy system jest tak, że łatwo zostać, znaczy stosunkowo łatwo zostać milionerem, bo milionerem zostaje się bardzo łatwo, ale nie jest to stosunkowo trudne. Dzisiaj mamy największy problem z tym, że ludzie nie mogą się bogacić, że jeżeli ktoś bardzo dobrze pracuje albo rozkręca firmę, to w momencie, kiedy zaczyna się wybijać ponad przeciętność, to w tym momencie dożyna go państwo. Państwo podcina mu skrzydła. A gdyby mu nie podcinało, to takich milionerów moglibyśmy mieć więcej. Gdyby ten człowiek mógł zainwestować w swój rozwój, w rozwój swojej firmy, to wówczas byłby w zupełnie innej sytuacji. Zapytam jeszcze o pracodawców. Poznałem pewną osobę, tak rozmawialiśmy na przystanku, to była osoba z Filipin, pracuje w jednej z bydgoskich firm. No, zapytałem się, dlaczego w ogóle do Polski przyjazd. No, usłyszałem odpowiedź, no bo tutaj najłatwiej dostać wizę. To było jeszcze sprzed wybuchu tej afery, jak to się mówi, Wawrzyka. Ale też moje takie pytanie. Pracodawca poszukiwał jak najtańszego pracownika. No więc zyskał takiego pracownika z Filipin, nie zapłacił obywatelowi polskiemu trochę więcej pieniędzy, który to obywatel polski, tak sobie może to hipotetycznie możemy rozrysować, w związku z tym, że nie mógł zarobić więcej, wyjechał za granicę, może nawet taki wykonujący prostą pracę. Wyjechał za granicę, on wyjechał na przykład do Holandii, Niemiec czy tam Szwecji, a do Polski przyjechał ktoś z Filipin. No więc to w kontekście demografii. No więc jak możemy polepszyć demografię, jeżeli dokonujemy takiej wymiany? Czy zależy nam, czy nie zależy panu na tym, żeby tę demografię polepszały osoby zagranicy, czy obywatele polscy? No Filipiny akurat takim złym przykładem nie są, bo to jest kraj jednak katolicki. My w Polsce nie mamy w ogóle żadnej odpowiedzialnej polityki migracyjnej. To ta afera wizowa pokazała, że tam to już patologia, bo tam przecież sprzedawano wizy za łapówki tak naprawdę. Natomiast w ogóle nikt w Polsce sobie nie zadał trudu, żeby zbadać, jakich ludzi potrzebujemy i jakich chcemy. Dlatego, że patrząc na to, co dzieje się na Zachodzie, jesteśmy w stanie ukształtować w tym momencie swoją politykę imigracyjną, określić zasady, na jakich przyjmujemy cudzoziemców do pracy, na jak długo oni mogą do Polski wjechać i z jakich krajów powinni pochodzić. Niewątpliwie najmniej potrzebni nam są ludzie z krajów muzułmańskich, a jak patrząc na Zachód Europy są problemy. I powinniśmy taką politykę opracować. Konfederacja to zresztą od początku postulowała, że nie możemy tutaj puścić wszystkiego bez jakichkolwiek hamulców. Natomiast odnośnie tego sedna pytania, oczywiście, że byłoby lepiej, natomiast no też tych rąk do pracy faktycznie nie ma. To jest z jednej strony wina systemu socjalnego, że ludziom czasami się nie opłaca pracować. Część tych rzeczy można zresztą bardzo łatwo zlikwidować, na przykład ograniczenia, na podstawie których rencista, emeryt czy opiekun osoby niepełnosprawnej nie może podjąć dodatkowej pracy, bo traci świadczenie.
niesprawiedliwe, bo przecież on na tą rentę, czy na to doświadczenie z tytułu opieki nad osobą niepełnosprawną zapracował. On tą emeryturę już wypracował. To dlaczego ma tracić świadczenie? Dlatego, że chce sobie dorobić, bo państwo nie potrafi mu zagwarantować świadczenia na odpowiednim poziomie. Nie powinien być za to karany. Wówczas trochę tych rąk do pracy by przybyło, bo jest jednak sporo takich osób, które chcą jednak dodatkową aktywność zawodową jeszcze utrzymać. Druga sprawa też, co następuje, i to jest skutkiem fatalnego stanu polskiego systemu emerytalnego, że ZUS-em obejmuje się praktycznie wszystko i tak jak kiedyś te umowy cywilnoprawne się opłacały i więcej osób mogło na tym pracować, to dzisiaj też państwo z tym walczy i coraz mniej się opłaca zatrudniać do prostych prac studentów czy osoby, które pracują na etacie dodatkowym. Także to jest jakaś część rąk do pracy. Natomiast musimy się pogodzić z tym, że poziom życia w Polsce jednak się polepsza i w związku z tym następuje takie zjawisko jak kraje zachodnie, że Polacy takich niektórych prostych prac po prostu nie chcą wykonywać i do nich trzeba szukać chętnych gdzie indziej, ale to jest już rola państwa, żeby określiło warunki, na jakich można w Polsce takie prace podejmować. Powiem tylko, że poznałem niedawno dwóch programistów, którzy zaczęli pracę w Bydgoszczy i oni są z Egiptu, są muzułmaninami, więc pytanie, czy powinno wyższym priorytetem powinny być umiejętności, czy kraj pochodzenia? Myślę, że kraj pochodzenia, bo powinniśmy dążyć do tego, żeby ci ludzie mogli byliby w stanie się zasymilować w Polsce. Praktyka Francji czy innych krajów zachodnich pokazuje, że są pewne kręgi kulturowe, z których jednak stosunkowo trudno się w Polsce się zasymilować z naszą kulturą, a nie zależy nam na tym, żebyśmy tworzyli getta w Polsce. Chciałbym poprosić o ustosunkowanie się, jaka jest pana opinia jako kandydata do Sejmu. Przywileje emerytalne, to znaczy, że ktoś pracuje, nie wiem, no teraz już chyba nie ma 15 lat, jest 20, nie otrzymuje emerytury. Czy pan jest zwolennikiem przywilejów emerytalnych, czy nie? Ciężko powiedzieć, czy jestem zwolennikiem, czy nie. Niewątpliwie system emerytalny trzeba zbudować całkowicie od nowa, bo ZUS, te systemy emerytalne, które teraz funkcjonują, zresztą nie tylko w Polsce, tylko na całym świecie, przypominają trochę piramidy finansowe. To było wymyślone w XIX wieku i praktycznie we wszystkich krajach ten system w tej chwili się wali, bo wzrasta długość życia i coraz dłużej trzeba te emerytury wypłacać. ZUS, tak jak mówiłem, nie ma już pieniędzy i to kiedyś rzeczywiście wali. Natomiast tu są ważne dwie rzeczy. Po pierwsze, nie możemy teraz ludziom powiedzieć, którzy już weszli do tego systemu i przepracowali ileś tam lat, że te wszystkie przywileje im zabieramy. Bo jest to oszustwo zwykłe. Państwo polskie oczywiście już to robiło, ale tak robić nie można i dlatego na to zobowiązanie trzeba wszystkie honorować. Natomiast ludziom, którzy wchodzą na rynek pracy, trzeba zaproponować silny system. Najlepszy jest system konkurencyjny, gdzie można sobie wybrać, jak się oszczędza na emeryturę i wówczas były różne systemy. Jeden ubezpieczyciel by proponował emeryturę po 30 latach, drugi po 20, jeden wypłacany w całości, na przykład, że można sobie całość wziąć od razu po skończeniu, czy na przykład 60, inny wypłacany w ratach. Czy to moim zdaniem dopracowanie takiego modelu byłoby najlepsze. A to nie było takich prób? Mówię o tym drugim, trzecim filarze. Niby były, ale się okazało, że te środki, które gdzieś tam były gromadzone w ramach tego OFE, to Tusk postanowił ludziom zabrać, prawda? To było wówczas słuszny sprzeciw, PiS to też dokończył i nic z tego nie wyszło, po prostu nie pomyślano o przetworzeniu samej reformy emerytalnej. Teraz moim zdaniem to rzeczywiście trzeba zmienić. Są te pomysły tej emerytury minimalnej, żeby ona rzeczywiście była gwarantowana przez państwo i do tego można było się dodatkowo ubezpieczyć. Tylko trzeba to zrobić z głową, bo w tej chwili te wszystkie działania zmierzają się do tego, że wszyscy mają dorzucać się do ZUS-u, bo to jest droga znikąd. Ten ZUS to będzie jeszcze gorzej funkcjonował i te składki musiałyby być już absurdalnie wysokie, które będą, i tu znowu wracamy do tego, o czym przed chwilą mówiliśmy, zniechęcać do pracy, bo koszt pracy jeszcze bardziej wzrośnie, jeżeli będziemy podnosić składki emerytalne. Najprościej by było w zasadzie
lista osób, które no, wchodzą na rynek pracy albo pracują stosunkowo krótko i pewnie trzeba było dać możliwość wyboru, połączyć po prostu podatki ze składką, bo wcześniej to trzeba je uprościć. I wówczas nie byłoby osobnego tego systemu całego, który funkcjonuje obecnie, że składki tych, którzy teraz pracują, idą na konto wypłat obecnych emerytów. Przejdziemy do kolejnego tematu, który też jest bardzo, wydaje mi się, ważny dla ludzi, zresztą pan poruszył go też w przypadku mowy o demografii. Chodzi o mieszkania, nieruchomości. Przebywam akurat w tej chwili w Lublinie, gdzie ceny za metr kwadratowy są znacznie wyższe niż w Bydgoszczy. Mieszkania tu już kosztują 11-13 tysięcy za metr kwadratowy. Są to, wydaje mi się, gigantyczne ceny, jeśli płaca minimalna za cały etat to chyba coś około 2800 zł netto, no więc potrzeba dobrych kilku miesięcy, nie odkładając, nie zużywając niczego na wyżywienie, rachunki, żeby kupić zaledwie metr na metr, więc koszty są gigantyczne. Czy tutaj pan ma jakiś pomysł na to, żeby ludzie mogli pozwolić sobie na własne mieszkanie? To znowu zastosowaliśmy złą receptę, dlatego że rząd, podobnie jak opozycja, wymyślili takie rozwiązanie, że będą dopłacać ludziom do kredytów. Jeżeli dopłacają ludziom do kredytów, to jest bardzo dobry program, ale z niego się cieszą głównie banki i deweloperzy, dlatego że ceny mieszkań od razu podskoczyły. A z drugiej strony banki mają pewny zysk, bo państwo im dopłaca. No i to nie jest żadne rozwiązanie tak naprawdę. Musimy się natomiast skupić na dwóch rzeczach. Po pierwsze, jak obniżyć ceny, koszty w ogóle budowy mieszkań, bo tam jest bardzo dużo ciężarów, które można odchylić i wówczas rzeczywiście zmniejszyć ten koszt nawet o 30%. A z drugiej strony zobaczyć, ile mamy terenów czy mieszkań, które zupełnie leżą odłogiem, czy są to pustostany gminne, są ogródki działkowe, które są kompletnie wyjęte spoza jakichkolwiek przepisów budowlanych, gdzie ludzie mieszkają tak naprawdę półlegalnie od lat. I wówczas to też może poprawić sytuację. To znaczy co, likwidacja ogródków działkowych? Znaczy nie, umożliwienie tam zamieszkania na legalu, bo w tej chwili jest sytuacja taka trochę patologiczna, że ludzie mieszkają, w zasadzie przepisy tego zabraniają. No i ten obracać, to tam też nie ma ani prawa własności, ciężko tym obracać. W zasadzie te zbudowane domy, kiedy ludzie mieszkają na ogródkach działkowych, to w zasadzie są samowolami budowlanymi, też trzeba by to wszystko zalegalizować i umożliwić obrót. Ja poruszę dwie kwestie. Nie będę oczywiście wymieniał nazwę firmy, bo być może nawet już ta firma nie istnieje, ale w 2008 roku mieszkałem w Bielsku-Białej i moja przyjaciółka zajmowała się właściwie taką obsługą prawną, ale też sprzedażą mieszkań dla dewelopera. Może nie powinienem wiedzieć, ale wiem, ile z tego deweloper zarabiał. Powiem, że bardzo dużo. Też jakiś, nie wiem, wydaje mi się 9-8 lat temu był taki artykuł, w którym z mediów kilkunastu czy kilkudziesięciu obywateli skrzyknęło się razem i wybudowali sobie blok. Sami. Wykupili, oczywiście wzięli kredyty, wykupili grunt, zapłacili za projekt i oczywiście, nie wiem, czy w drodze jakiegoś tam przetargu, zapytań, czy wybrali wykonawcę, którym ten blok zbudował. I chwalili się. Ja w tej chwili nie siedzę przed komputerem, bo mógłbym zapewne ten artykuł znaleźć. I chwalili się, że zapłacili niemal dwa razy mniej, niż gdyby kupili te mieszkania u dewelopera. Nie było to, myślę, 50%, ale wydaje mi się, że to pokazuje skalę zarobków deweloperów. Mówię teraz, że obecny deweloper zarabia około 30%, ma taką marżę. No więc pytanie, czy państwo powinno budować mieszkania, tak jak to było w PRL-u, które
te mieszkania nie byłyby obciążone taką marżą. Tylko, prawda, no, jakaś spółka państwowa czy samorząd wykupuje grunt, zleca budowę i nie zarabia na tym. Wyobraża sobie pan mieszkanie zbudowane przez Jacka Sasina? Kupiłby pan coś takiego? Bo ja nie. Przecież to jest jeden z takich naiwnych pomysłów, ale państwo nie buduje domów, państwo nie jest od tego. Państwo nie jest od budowy mieszkań i budowy domów. Wszystko, co państwo zrobi, będzie gorsze niż zrobi to jakikolwiek inwestor prywatny. Będzie to trwało strasznie długo, będzie strasznie drogie i w dodatku państwo nie jest w stanie zbudować mieszkań każdemu. Czyli te mieszkania będą przyznawane tak jak wszystko, co jest państwowe. Czyli po znajomości, w jakichś konkursach, według niejasnych kryteriów, i na końcu tylko część szczęśliwców dostaje własne mieszkanie. Poza tym pytanie na temat formy, bo najczęściej w tego typu programach mówi się o tym, żeby to były mieszkania na wynajem. My Polacy jednak bardzo cenimy własność. Nawet Polacy, którzy gdzieś tam w Stanach jeździli do pracy, to można było też poznać, że są Polakami po tym, że oni najszybciej ze wszystkich tych imigrantów stawiali sobie dom, kupowali ziemię i stawiali dom. Młodzi ludzie nie marzą o tym, żeby mieć mieszkanie na wynajem. Oni chcą mieć swój dom, swoje mieszkanie. Swoje, a nie wynajmowane. Mieć to poczucie, że zostają tu na stałe. Że mogą w razie czego obciążyć to hipoteką, mogą w razie czego to sprzedać, zostawić dzieciom i tak dalej. Do tego powinniśmy dążyć, żeby każdy mógł sobie taki dom postawić. Także to nie jest rozwiązanie, żeby państwo cokolwiek budowało. To po prostu nie wyjdzie. Już PiS obiecywał tam milion mieszkań, coś takiego. Przecież z tego programu nic nie wyszło. Musimy przede wszystkim zacząć do tego, żeby przejechać te wszystkie przepisy, o których pan mówił, żeby prostsza była ta sytuacja, w której ludzie się skrzykują i budują sobie blok. Bo dzisiaj to rzeczywiście trzeba przebrnąć przez te wszystkie projekty, uzgodnienia, dostosować tych wszystkich wymogów. Mamy mocniejsze wymogi odnośnie mieszkań i domów niż Unia wymaga. I to nie jest jedyna dziedzina życia, w której tego robimy. I powinniśmy je załagodzić, zmniejszyć koszty budowy, żeby można było dużo taniej te domy i mieszkania oddawać. Ja będę tutaj polemizował, dlatego że wychowałem się potem w mieszkaniu. Wielkie płyty, te bloki, wieżowce stoją do tej pory. W każdym większym mieście myślę, że funkcjonują. I ludzie chwalą sobie, że są to osiedla z większą ilością zieleni niż te osiedla deweloperskie obecne. Miały te bloki oczywiście z wielkiej płyty stać zaledwie 50 lat. Okazuje się, że mogą stać nawet dłużej. Nikt za bardzo nie narzeka, szczerze powiedziawszy. Ceny tych mieszkań też są dość wysokie. Mieszkania są poszukiwane ze względu właśnie na ciszy i komfort. I jakby nie widzę, dlaczego miałyby być droższe. Jeżeli na przykład, nie wiem, pan zostałby urzędnikiem odpowiedzialnym za organizację budowę takich mieszkań, to dlaczego miałby pan wykonać to gorzej? Zleciłby pan przecież tej samej firmie. Załóżmy firma Śliwex, nazwijmy to tak. Firma Śliwex, która jest wykonawcą dla dewelopera jakiegoś o nazwie, nie wiem, Aber, mogło być wykonawcą również takiego bloku dla pana, w sensie urzędnika zlecającego. Ale przecież państwo nie jest od tego. Państwo nie jest od tego, żeby jakiekolwiek dobra produkować i wytwarzać. Przecież państwo nie produkuje chleba. Nikt od państwa nie wymaga, żeby piekło chleb. Nikt sobie tego nie wyobraża. Wie pan, jak wygląda praca urzędów pracy? Oni zbierają statystyki odnośnie ludzi potrzebnych do pracy. Zbierają to na poziomie tych powiatowych urzędów pracy. Później to idzie do wojewódzkiego urzędu pracy, jest analizowane, jest robi zestawienie, trafia gdzieś tam do jakiegoś głównego głównych osób odpowiedzialnych za urzędy pracy. Później to idzie na dół, jako wskazówki, jakie kursy i szkolenia robić. I wszystko fajnie, tylko że to po 3 lata. Jak po 3 latach urząd pracy zaczyna robić kursy, to
ci ludzie, którzy 3 lata temu byli poszukiwani na rynku pracy, już kompletnie nie są poszukiwani. I jest to kompletnie bez sensu. I państwo zawsze tak działa. Państwo jest po prostu wolniejsze, a po drugie wydaje nie swoje pieniądze. Zawsze jak się wydaje nie swoje pieniądze, to wydaje się je w sposób najgorszy z możliwych. Bo jeżeli ma pan sam zbudować dom, to zrobi pan wszystko, żeby kosztowało to pana jak najmniej. Będzie pan po godzinach, po pracy jeździł na tą budowę i robił to, co umie, czyli jakieś tam fundamenty kopał, tynkował, nauczył się malować, coś takiego. Znajdzie pan fachowca takiego, który zrobi to panu nie za gigantyczną cenę, tylko jak najtaniej i będzie pan pilnował, jak to zrobi. A państwo zrobi przetarg, wybierze tego, kogo ma wybrać, nadzór nad tym jest fatalny i skończy się na tym, że będzie jeszcze gorzej niż teraz. Będziemy mieli klitki zbudowane przez państwo. Właśnie budowania starego. Oczywiście ma to wiele, to, że te bloki powstały i ludzie sobie chwalą. Ja temu się nie dziwię. Natomiast nie mamy żadnej skali porównania. Nie wiemy, jak by się rozwijała Polska, gdyby nie PRL. Jak by wyglądała, gdyby prywatni inwestorzy mogli budować budynki. Proszę spojrzeć na te budynki, które przetrwały w XIX wieku, na te kamienice, nawet na bloki gdzieś tam na Śląsku zwłaszcza widoczne. One wyglądają zupełnie inaczej niż bloki z Wielkiej Płyty i być może to rozplanowanie byłoby jeszcze ładniejsze. Przecież nie tylko okres PRL-u to jest okres projektowania pięknych miast. Na przykładzie Bydgoszczy możemy powiedzieć, wystarczy sobie zobaczyć, jak Sielanka jest zaprojektowana. To też są działania, które wyglądały jeszcze inaczej. I nie mylmy też sposobu budowania przestrzennego, bo to jest kolejny problem w Polsce, że nie ma w zasadzie na to większego pomysłu. Robi się te plany najczęściej w pośpiechu, żeby uchwalić. Faktycznie, rozróżnijmy oczywiście budowanie od planowania przestrzennego. To faktycznie, ja się zgadzam, że są to patologie, że patologią jest w tej chwili to, że te miejsca parkingowe kosztują tyle, co mieszkanie prawie czasami, nie? Bo rzeczywiście prawo wymaga, żeby tam jakaś śmieszna ilość. Albo obchodzenie przepisów, kiedy na przykład musi być określona ilość zieleni, to zauważyłem, to co miało być zielenią, jest parkingiem, a deweloper obszedł to w taki sposób, że wyłożył taką plastikową siatkę, pod którą posiał trawkę i funkcjonuje, figuruje to jako teren zielony, ale jest oczywiście parkingiem. To wiadomo, nie jest to terenem zielonym. To, że trawka sobie rośnie pod spodem, no to nie ma z tego żadnej korzyści mieszkaniec, tak? On nie może wypocząć na tej trawce. No i... Dokładnie, natomiast to wszystko jest też skutkiem patologii. Patologią jest to, że w Polsce mało ludzi stać na kupno mieszkania. W związku z tym ta oferta też dla nich, to co mówiliśmy przy pracy, nie musi być jakaś taka świetna. Gdyby było dużo ludzi, którzy szukają mieszkania, to jestem pewien, że jakość tych mieszkań by wzrosła, bo deweloperom by zależało, żeby je sprzedać. Ja dzisiaj to tak naprawdę te mieszkania schodzą na pniu. Bardzo często są sprzedawane zresztą pod wynajem i dopiero później ktoś to podnajmuje dalej. Też ma mniejsze oczekiwania co do jakości, nie? Partia, z której pan kandyduje, czy z listy, której pan kandyduje, bo nie wiem, czy jest pan członkiem partii, właściwie nie zapytałem. Tak. No i dobrze. Konfederacji i Nowej Nadziei. Mówi o wolnym rynku. No dobrze, ale jeżeli chcemy ukrócić taką patologię, żeby deweloper jednak nie udawał, że coś jest terenem zielonym, no to właściwie to nie jest wolny rynek. My mu narzucamy pewne prawo. I powinniśmy to narzucać, czy nie? Oczywiście, ale to mówiłem też przed chwilą, że skutkiem tego, że jest zła jakość niektórych mieszkań budowanych, jest taki, że mało osób stać na mieszkanie. Są one często kupowane przez osoby, które mają jakieś zdolności kredytowe po to, żeby je wynajmować i wówczas one oczekują trochę mniej od tego dewelopera, bo nie będą tam mieszkać, a i tak to mieszkanie wynajmą, bo mieszkanie jest mało. To jest pierwszy problem. Drugi problem jest taki, że dzisiaj, jeżeli normalnie się zaludni taki blok, powstanie jakaś wspólnota mieszkaniowa, to walka z takim deweloperem to jest droga przez mękę. I tu wracamy do poprzedniego tematu, że w Polsce mamy kompletnie nieudolnie się pozbyć dewelopera. To wyrok dostaną po kilku latach. Przed tym czasem majątek tego dewelopera kompletnie zniknie i nic z tego nie dostaną. Dlatego na całe nasze poczucie
musimy zreformować, bo wystarczy jednego wycinka, bo to wszystkie pozostałe elementy układanki, jeżeli są na tym samym miejscu, to nic się nie zmieni. Czy powinien być zakaz w takim razie, czyli znowu ingerencja w wolny rynek, zakaz skupowania mieszkań przez tak zwane, to się nazywa, fundusze inwestycyjne, że ktoś, bogaty fundusz, wykupuje 2, 3, 4 bloki jednorazowo. Wydaje mi się, że takie zakazy i tak by były nieskuteczne, bo jeżeli to jest fundusz, który na to bardzo dobrze zarabia, to podzieliłby się na kilka mniejszych albo osoby przez słupy kupił mieszkania. Także to jest, wydaje mi się, droga donikąd. Jest to niestety taka łata na systemie, która będzie obchodzona. Znacznie lepiej jest doprowadzić do takiej sytuacji, w której fundusze się to nie będzie opłacało robić, czyli żeby ludzi było stać na mieszkanie. Czy powinien być wprowadzony podatek katastralny? Żeby nie opłacało się komuś kupowania 5 mieszkań, no bo jeżeli, załóżmy, że jestem majętnym człowiekiem, mam na koncie kilka milionów, zdolności kredytowe i wykupuję kolejne mieszkania po to, żeby podnajmować. Gdybym nie miał takich możliwości... Ale to jest bardzo... No, ludzie muszą w coś inwestować. No, jeżeli mogą inwestować w mieszkanie, to co im to utrudnia. Natomiast z drugiej strony to jest bardzo ciężkie pytanie, bo dzisiaj dokładanie do tego systemu podatkowego jeszcze katastru, to byłaby katastrofa. Natomiast po przemodelowaniu systemu podatkowego uważam, że katastr byłby dobrym rozwiązaniem. Bo rzeczywiście pozwoliłby na uniknięcie jakichś właśnie patologicznych sytuacji. Natomiast fajny system jest we Francji, nie wiem, czy jeszcze obowiązuje, na przykład kiedyś obowiązywało. We Francji, że, przepraszam? We Francji, tak, że właściciel nieruchomości określał jej wartość, od niej płacił podatek katastralny, ale w przypadku sprzedaży nie mógł sprzedać tego domu za wyższą wartość. Wartość podana w katastrze, nie? Mm-hmm. No ciekawe. Bo chodziło mi o to tylko, że oczywiście gdybym ja na przykład nie skupował mieszkań, to tych mieszkań byłoby więcej dostępnych na rynku, w związku z tym one byłyby tańsze, tak? Według praw rynku. Nie, dokładnie. Znaczy, mówię, ten kataster to jest ogólnie, to jest dobry pomysł. To jest, znaczy, nie mam podatków dobrych, natomiast ten jest rzeczywiście stosunkowo prosty do wprowadzenia, prosty w obrocie. Jestem jego zwolennikiem, ale po przemodelowaniu systemu, bo jakbyśmy dzisiaj jeszcze do tych wszystkich podatków dołożyli kataster, to byłaby katastrofa. Ja tutaj jeszcze poruszę, bo tak zostało nam 10 minut, to pytam się, a dlaczego państwo nie jest odbudowanie mieszkań? A dlaczego państwo nie jest... Jest bodajże taki, nie pamiętam, wypadła mi w tej chwili nazwa, kombinat rolniczy, który był chyba czy PGR-em, czy ala PGR-em, który przynosił zyski i on zdaje się funkcjonuje do tej pory. Spółki państwowe mogą funkcjonować i przynosić zyski. No ale jeżeli spółka państwowa przynosi zyski, to po co taka spółka? Jeżeli coś działa na wolnym rynku, no to po co ma być państwowe? No żeby zysk nie trafiał do prywatnej kieszeni, ale to... A czemu? Przecież zysk prywatnej kieszeni zawsze będzie lepiej zainwestowany niż państwowej. To nam przychodzi z tego, że spółki państwowe przynoszą zyski. Dostał pan coś z tego zysku? Co z tego nam, że Orlen ma zysk? Płacimy drożej za paliwo. Spółki państwo powinno zajmować się czymś wspólnym, z czymś, co dla wszystkich mieszkających na terenie państwa jest wspólne. Wspólne mamy to, że boimy się, że ktoś nam napadnie, dlatego powinniśmy mieć wojsko. Wspólne jest to, że jak idziemy ulicą, to nie powinniśmy się bać tą ulicą iść i dlatego powinniśmy mieć policję i sąd, żeby skazał tego bandytę, złodzieja, pirata drogowego czy kogokolwiek tam innego. No i jakaś polityka zagraniczna, bo to jest też element bezpieczeństwa, plus jeszcze ewentualnie jakaś ochrona środowiska, żeby ktoś tam nie wpuszczał ścieków do rzek, czy nie zatruwał nas cały czas. I w zasadzie na tym jest koniec. To są wspólne interesy wszystkich obywateli. Natomiast to, czy ktoś masz mieszkanie czy dom, to nie jest wspólny interes wszystkich obywateli. Od tego państwo nie jest. Państwo jest od tego, żeby nie rzucać kłód pod nogi ludziom, którzy chcą budować mieszkanie, je sprzedawać i kupować. Ale ja wcale nie jestem przekonany, że prywatny przedsiębiorca czy prywatny inwestor lepiej zainwestuje pieniądze niż państwo. W Wielkiej Brytanii sprywatyzowano wodociągi i prywatni inwestorzy
podnieśli cenę za wodę. I potem ludzie, w większości były przeprowadzone badania, no wyrazili swoje niezadowolenie. Woleliby, żeby wodociągi pozostały w rękach państwowych, ponieważ coś tak niezbędnego do życia jak woda nie powinna być przedmiotem spekulacji finansowych. Znaczy niektóre rzeczy dzisiaj są fikcyjne, znaczy w niektórych gałęziach ciężko mówić o jakiejkolwiek prywatyzacji. Ciężko jest prywatyzować energetykę w sytuacji, kiedy nie ma prywatnych inwestorów, którzy w energetykę inwestują. Jedyne firmy, które chcą w tej chwili, są zainteresowane kupnem jakiejś elektrowni, elektrociepłowni czy czegoś podobnego, to są inne firmy państwowe i to nie jest żadna prywatyzacja. Dlatego są rzeczy, które rzeczywiście sprywatyzować się nie da, przynajmniej w przewidywalnej przeszłości. I dlatego no, o prywatyzacji tych usług nie mówię. No, są rzeczywiście takie obszary, które muszą zostać w rękach państwa, należałoby nimi tylko lepiej zarządzać, ale na pewno nie jest to budowa mieszkań. No, to jest kwestia jakiejś zbrojeniówki, energii. To powinno zostać w rękach państwowych. Mowa była o transferach, o uproszczeniu podatków dla przedsiębiorców, że płacą wysokie podatki, ale zajrzałem sobie na taką stronę mapa dotacji i zobaczyłem, ile przedsiębiorcy pobierają dotacji. No te dotacje to są, jak rozumiem, podatki wypracowane przez wszystkich. No, jeżeli przedsiębiorca zatrudnia 100 osób, to oni tworzą mu ten zysk. On ma oczywiście na przykład pomysł, on zainwestował być może z pożyczki tam, czy nie wiem, ze spadku i tak dalej, tak sobie możemy tutaj takie hipotezy stawiać, ale to pracownicy wypracowują potem zysk, są podatki i on potem z tych podatków prosi o to, żeby mu podarować na przykład, ja nie będę wymieniał nazwy firmy, taka się moja ulubiona trafiła, kilkukrotnie składała o dotacje na różne tam modernizacje i tak dalej, że chce jakiś tam nowy produkt wprowadzić. W sumie kilkadziesiąt milionów złotych otrzymali. Czy przedsiębiorca powinien w takim razie wyciągać rękę po dotacje? Oczywiście, że nie. Nie powinno być dotacji. Natomiast żyjemy w takim systemie, że niestety one są. Jeżeli ktoś tą notację otrzymał, to jest to jakiś zwrot podatku. Natomiast ogólnie jestem wrogiem subsydiowania, dotowania czegokolwiek, bo to zawsze rodzi jakieś patologie. Lepiej, żeby podatki były niższe i nie było żadnych dotacji, niż żeby były wysokie i były dotacje. Przedsiębiorcy, słysząc takie coś, no czy nadal zechcą głosować na Konfederację czy Nową Nadzieję, jeżeli słyszą, że... Oczywiście, że tak, bo gdyby przedsiębiorca płacił znacznie niższy podatek, to sam by sobie zrealizował ten program, który dzisiaj bierze z dotacji. Przecież znając sposób funkcjonowania dotacji, to te rzeczy, które są dotowane, można zrobić znacznie oszczędniej bez dotacji. Dlatego, że do tego dochodzi koszt obsługi, samego złożenia wniosku, który jest skomplikowany, koszt jakiejś tam promocji, no i zawsze się stara tą maksymalną kwotę uzyskać. A przedsiębiorca zrobiłby to z własnych środków dwa razy taniej i jeżeli miałby niższy podatek do zapłacenia, to po prostu by sobie to odłożył przez kilka miesięcy i sobie zmodernizował system komputerowy czy cokolwiek innego. Czytam też o tym, że wiele firm unika płacenia podatków. Są na to oczywiście różne sposoby. Część... nie znam się na tym, na pewno pan się zna dużo lepiej. Część jest to w jakiś sposób wyprowadzanie zysków za granicę, wykazując, nie wiem, straty. Co pan o tym sądzi i czy należy to zmienić w jakikolwiek sposób? Tak, no dzisiaj mamy system bardzo skomplikowany. Mało kto go rozumie i mało kto jest w stanie z tym zapoznać. Powinniśmy znacznie go uprościć. Konfederacja ma 3 gotowe projekty ustaw tych najczęściej płaconych podatków w Polsce, które są kilkanaście razy chudsze niż obecnie obowiązujące przepisy. Natomiast jeżeli mamy taki system jak teraz, to zawsze się tam znajdą luki i tak jak mówiłem wcześniej, ktoś, kto zarabia więcej, po prostu weźmie sobie dobrego doradcę podatkowego i będzie płacił podatku mniej. Bo ja zapytałem już też w innym wywiadzie kandydatkę, bo doczytałem, że na przykład firma potrafi wykazać straty z poprzednich lat i w związku z tym właśnie nie zapłaciła na przykład podatku. No ja jako pracownik nie jestem w stanie
nie zapłacić podatku, bo na przykład w zeszłym roku nie zarabiałem nic, czyli miałem stratę, tak? No bo skoro nic nie zarabiałem, a musiałem się utrzymywać, no to miałem stratę. No więc to trochę jest nierówna sytuacja pracownika, pracodawca. Firmy powinny sobie móc odliczać stratę, a jeżeli tak, to czy pracownik też powinien? Dlatego mówiłem, że to prawo jest niesprawiedliwe. No powinno zostać napisane kompletnie od nowa. Czy widzą Państwo sojuszników? Czy widzi Pan gdzieś sojuszników do takich zmian? O, ciężko szukać. Natomiast nastawienie ludzi trochę się zmienia i coraz więcej osób rozumie, że ten system podatkowy w Polsce jest źle skonstruowany. Być może rozwiązania, za którymi Pan optuje, to jest raczej pieśń przyszłości, nie najbliższej kadencji? No zobaczymy, jak to będzie wyglądać, jak się sytuacja ułoży i jaki wpływ na to będzie miała Konfederacja. Bo przebudowa systemu podatkowego jest możliwa, uproszczenie podatków jest możliwe, takie, które nie niesie za sobą nawet zmniejszenia znacznego wpływu do budżetu i to jest praca trudna, która musi być wykonana. Także mam nadzieję, że jeżeli pewnego dnia uzyskamy wpływ na rządy, to zrobimy. Czy w ogóle powinny być progi wyborcze, bo jest 5% próg wyborczy. Ktoś zdobywa całkiem sporo głosów, ale przekłada się na 4,50. No i ci ludzie, którzy na niego głosowali, na tę partię czy na danych kandydatów, nie mają swojej reprezentacji. Czy to jest sprawiedliwe? Czy doprowadziłoby oczywiście do rozdrobnienia, no ale... Oczywiście, że ten system wyborczy, który mamy, jest strasznie niesprawiedliwy, bo sprawiedliwy system jest taki, w którym ludzie głosują i później wiedzą od razu, kto wygrał, nie muszą się do jakichś kalkulatorów uciekać. Dlatego najbardziej sprawiedliwy system jest taki, jaki mamy przy wyborach prezydenckich. Widzimy, kto wygrywa i każdy wtedy widzi, na kogo zagłosował. A dzisiaj faktycznie te wszystkie progi wyborcze, ta ordynacja proporcjonalna powoduje, że ludzie głosują, a później zdziwieni patrzą, kto został posłem. Posłami zostają ludzie, którzy dostali znacznie mniej głosów niż ci, którzy nie zostali posłami. No tak, tylko to chyba wymagałoby zmiany konstytucji również. Tak, to wymagałoby zmiany konstytucji. No dobrze, to na koniec zapytam, co chciałby pan może dodać jeszcze od siebie jako kandydata, zachęcić może, no nie jest to jakby audycja wyborcza, miało na celu oczywiście zapoznać wyborców z pana poglądami, część kilka poruszyliśmy, ale co, do czego się pan może zobowiązać? Zdaje się, że połowa ludzi nie głosuje chyba, tak? Taka jest frekwencja gdzieś tam w wyborach i oni nie głosują z różnych powodów, być może dlatego, że nie ufają. Jak ktoś miałby zaufać panu? Na jakiej podstawie? Myślę, że ten spór, który się toczy między Platformą a PiS-em od kilkunastu lat, strasznie zatruwa nasze życie publiczne. Te partie w zasadzie się dzisiaj mało czym między sobą różnią, proponują mniej więcej to samo i tkwią w jakimś takim sporze personalnym, które dla wielu osób jest bardzo mało zrozumiałe. I powinniśmy w końcu tych polityków wysłać na emeryturę. Przecież Donald Tusk i Jarosław Kaczyński są prawie w wieku Maryli Rodowicz, a ludzie cały czas na nich głosują. I tak naprawdę ludzie, którzy nie chcą głosować ani na Platformę, ani na PiS, mają wybór między nami, między trzecią drogą, która gdzieś tam sobie balansuje na progu wyborczym i może nie wejść do Sejmu, i lewicą, która jest jednak dosyć taka radykalna, jeżeli chodzi o kwestie społeczne i gospodarcze. I myślę, że ten głos na Konfederację to jest taki głos za normalnością, żebyśmy w końcu ten jałowy spór zakończyli, bo tak jak mówiłem, ja bym chciał się zajmować poważnymi tematami, a nie takimi, które są obecne w debacie publicznej dziś. Zostawiam więc wyborcom do oceny. Dziękuję serdecznie za rozmowę. Dziękuję bardzo.